jestem na ulicy Prusa w Będzinie. Dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego. Będę skręcał w lewo. Skrzyżowanie ze znakiem ustąp. Natomiast ja tutaj proponuję, aby jednak zatrzymywać się w tym miejscu. Przede wszystkim tutaj z lewej strony nie mamy widoczności. Od prawej strony pojazdy wyjeżdżają zza zakrętu. Akurat tego nie widać. Na kamerze nie jestem w stanie tego wykazać. Spróbuję się cofnąć. Tutaj właśnie po prawej stronie mamy zakręt od szpitala górniczego. Ustępuję pojazdom z prawej i z lewej. Pojazdy sprzeciwka wyjeżdżają oczywiście z parkingu, wobec czego włączają się do ruchu, czyli muszą ustąpić wszystkim, nawet gdyby ktoś jechał na wprost, musi mi ustąpić, mimo że skręcam w lewo. Z ulicy 27 stycznia będę skręcał w Prusa. Jestem na drodze z pierwszeństwem przejazdu, czyli muszę ustąpić tylko pojazdom sprzeciwka. Jak widzimy, sprzeciwka, gdyby ktoś nadjeżdżał, wyjeżdża zza wzniesienia. I jestem na Prusa. I z ulicy Prusa będę skręcał w lewo 27 stycznia. Także skrzyżowanie tylko z ustąp, natomiast warto się tutaj zatrzymać, ponieważ mamy dość słabą widoczność. Z prawej strony ogranicza nam posesja, z lewej nie dość, że posesja, to jeszcze pojazdy wyjeżdżają zza wzniesienia, co już pokazywałem. Także dla własnego bezpieczeństwa zawsze lepiej się w tym miejscu zatrzymać, mimo że ruch niewielki na tych drogach.